Cześć, to Maria Husarska dla KRK TV. Mam przyjemność być gośćmi na Najedzeni Fest. Tutaj organizatorka Kasia Pilitowska. Opowiedz nam coś o tym małym Najedzeni Fest. Małe Najedzeni Fest to są edycje, które wymyśliłyśmy z moją wspólniczką Magdą po to, żeby trochę wypełnić ten czas oczekiwania na duże edycje. Po pierwsze dobrym jedzeniem, a po drugie jedzeniem, które jednak jest robione pod pewnym hasłem. Dzisiejsza edycja 8 marca nie przebiega pod hasłem Dzień Kobiet, przebiega pod hasłem roślinnie. Czyli jemy to, co właściwie można by było powiedzieć, że zastąpi nam mięso oraz produkty odzwierzęce. Jak widać, wielu ludzi poszukuje takich smaków i to jest zupełnie pełnowartościowe białko roślinne, którym z powodzeniem możemy zastąpić po prostu białko odzwierzęce. Powiedz, ilu macie wystawców? Mamy tylko 14 wystawców, natomiast no, chętnych do jedzenia no, przewinęło się tu już prawdopodobnie ponad 1000. Cztery edycje w ciągu roku, tak? Cztery duże edycje w ciągu roku i powiedzmy 8 mniejszych, ale nie tylko są oto tutaj spotkania, są też spotkania poza tym miejscem. Od wczoraj trwają warsztaty kuchni roślinnej z Martą Dymek, czyli twórczynią bloga Jadłonomia oraz niezwykłej zupełnie książki Kuchnia roślinna Jadłonomia. Właśnie dobiegły końca przedostatnie, za chwilę następna tura. Ogromnym powodzeniem cieszyły się właśnie te warsztaty i też jesteśmy bardzo szczęśliwe, że właśnie Marta odwiedziła Małe Najedzeni Fest. Super, a co ty serwujesz? Ja oczywiście, bo znana jestem z jednego rodzaju właściwie jedzenia wegańskiego, czyli z hummusu. Razem z moim chłopakiem Bartkiem założyliśmy hummus A Mama Musi. Mamy w tej chwili już kilkanaście rodzajów hummusu. Dzisiaj właściwie debiut, czyli hummus z siemieniem konopnym, czyli z łuskanym ziarnem konopi siewnej, niezwykłą rośliną, bardzo, bardzo bogatą w kwasy nienasycone oraz właśnie w białko roślinne. Czy zapraszasz na jakąś kolejną edycję i kiedy to będzie? Następna edycja, czyli Duże Najedzenie Fest, 26 kwietnia w hotelu Forum pod hasłem Wino. Będziemy szczególnie prezentować winiarzy polskich, a jeszcze bardziej winiarzy z Małopolski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.